Witajcie, z tej strony Piotr, a to jest 27 gameplay z gry LEGO City Undercover. W tym odcinku będę kontynuować misję, którą rozpocząłem w poprzednim odcinku. Tylko, że poprzedni odcinek zakończyłem trochę niefortunnie, bo oczywiście... No, nie przeszedłem jakby na ten właśnie etap, czyli że przeszedłem przez taki tunel, więc zaczynam jak zaczynam. Oczywiście, że poza odcinkiem to zrobiłem. Musiałem kilka razy tam ten etap przechodzić, bo gra mi się zacięła, jak mi słuchawki się odłączyły, więc nie. Zaczynam jak zaczynam, dobra. W każdym razie właśnie, tutaj właśnie jak sami widzicie, właśnie o... czterech kości tutaj, no znaczy pięć było, ale jest cztery, teraz trzy. Właśnie przeszły. Dobra, tego gościa tu. Dobra. No i jeszcze jeden się dostał. Okej. Dobra, widzę, że to jest dużo do rozwalania. Dobra, tam też szafkę otworzyłem. Dobra, to wezmę tego górnika i tutaj porozwalam, bo dużo wrocków tutaj jest. Jak zwykle. Dobra. Tutaj jeszcze jakieś płotki byli. Dobra, widzę, że tam jest co jakieś drzwi, które mogę otworzyć, to zaraz je otworzę. Dobra, nie wiem jak ten czerwony klocek w sumie wziąć. Dobra. Tutaj pierwszy porozwalam te klocki i zaraz tu zobaczę co tu jest do zdobycia, czy coś w tym stylu. Też jakieś sokrocki, takie tam. Tu jakaś beczka. Tylko, że nie mogę tam wejść, dobra. Tu widzę, że jakiś ten jest. Jakiś pojazd, nie wiem. Dobra. Na dół tam nie mogę zejść, dobra, no to... Otwieram tu drzwi. A, w sumie... To bym zapomniał, właśnie, włączyć te monety razy... 2 razy 4 i razy 6. Okej. No, żeby zdobyć więcej monet, oczywiście. Dobra, tu mogę coś zbudować. Okej. Dobra, tylko jeszcze to szafkę otworzę i idę na górę. No, jeszcze trzy szafki mi się zostały do znalezienia i do otwarcia. Dobra, tu widzę, że potrzebny jest zielony kolor. Tu zmię. Tu tak na szybko porozwalam. Okej. W sumie, tak swoją drogą to... Bo tu widzę, że coś tam, jakaś postać, czy jakiś pojazd jest, tylko że musiał chyba jakoś od góry. Dobra. Tylko nie wiem, jak ten czerwony klocek wziąć. A, bo tam jest potrzebny rek z góry, no chyba, że... Dobra, no to otwieramy. No i monetki wypadły. Dobra, tu jakieś klocki. Wszędzie klocki są, przedmioty z klockami oczywiście. Dobra. Tutaj wezmę... Ojeju, i mi się odłączył pad, no. Dobra. Okej. O, jakąś doniczkę i jak pięć takich doniczek rozwalę.
No to coś otrzymam, nie wiem co dokładnie, ale dobra, może jakoś coś do znaki policyjnej, nie wiem, nie wiem. A dobra, okej. W tym odcinku właśnie odblokuję właśnie dla astronauty. Co to jest w ogóle? My very own jetpack! Plecak odrzutowy właśnie. Co zawsze co na to mówiłem, to w poprzednich odcinkach na to benzynę czy jakoś w tym stylu, ale fachowo to normalnie to się mówi jako plecak odrzutowy, więc w sumie więc dobra. No oczywiście benzyna jest w tych właśnie kołach czy jakoś w tym stylu. Dobra, ale spadłem tutaj na dół, niestety. Dobra. Wiesz, że to je... Widzę, że to jest dużo tego, więc może tutaj może pierwszo pójdę na górę. Żeby otworzyć właśnie te drzwi. Mina. Okej, okay. I w sumie nie wiem po co muszę otworzyć te drzwi, ale otworzyłem, dobra, tutaj widzę, że jest szopka. Tak na szybko tą misję przejdę, bo oczywiście już nagrałem 6 minut odcinka, a to jest drugi etap misji, myślę, że to będzie jeszcze trzeci, czy coś w tym stylu, nie wiem. W każdym razie właśnie... tą misję przejdę tak na szybko, bo no bo im dłuższe odcinki robię, to tym jest, bo mam słaby internet, więc mnie się nie opłaci. Przy czym właśnie internet mi chodzi jak chodzi, dobra. Powracając do Lego City Undercover, do samej misji, no to tak, tu widzę, że są jakieś lasery, tylko że ich tam nie mogę ich jakoś wyłączyć, czy coś w tym stylu. Dobra. Tu widzę, że coś tutaj jest. Dobra. No to skoczymy. Ej! Ojej. No i spadłem, ale dobra. Dobrze, że odblokowałem teraz właśnie ten plecak odrzutowy. Dzięki niemu właśnie tutaj wleciałem jakoś. Bo tak to bym tutaj bym nie wszedł, ale dobra. Jeszcze tu jakieś kocki, dobra, idziemy na górę. Po dość długiej drabinie. No i już jakieś co gości, dobra. To ich... No właśnie. Jeden spadł, dobra. Tu widzę, że coś ciekawego jest. To znaczy z tamtej strony, bo tam coś się świeci. Tu poczytny z dynami. Dobra. Gdzie tu jest ten złodziej? Okej. Okay. Dobra, to jeszcze jedyna szopka to się została, dobra. Tylko... Bo tu jest potrzebny... A, dobra, okej, okej. Dobra. Kroskami. To jeszcze nic ciekawego jeszcze nie znalazłem. No, to może teraz coś ciekawego będzie. Bo tu są jakieś... no tu jakiś aktywator, jakiś ten, jakaś lokomotywa czy coś, nie wiem. Dobra, to może wezmę tego górnika, bo tu jest dużo tych przedmiotów do rozwalenia. No właśnie, tak. Dobra, jeszcze tu. I tam jeszcze po tej drugiej stronie. No i to jest właśnie zdobywanie klocków oczywiście.
Dobra, to wszystkie przedmioty tu są rozwalone. Jeszcze dostałem jakąś fioletową monetkę. Dobra. Ojej, i znowu mi się odłączył, no. Ale dobra, lokomotywa. Nie wiem, czy to lokomotywa była, czy co. Ale w każdym razie właśnie z tych klocków sobie zbuduję ten automat, żeby kupić dynamit. No to kupujemy. Ale śmieszne są te automaty, że tylko się wrzuci monet, jakiś żeton i się dostaje. Ojeju. Serio? Dobra. Opisałem tam tym górnikiem, tylko że zapomniałem się zmienić na astronautę i trochę tak nie szło. To jeszcze raz muszę po tej drabinie wchodzić, dobra. No to wsadzam dynamit, ale się odsunę, żeby mnie nie rozwaliło. No. Ale dobrze. Okej. Wow. All that from one tiny bundle of dynamite. No dobra. Cool. Więc tak, wezmę ten teleporter. Tam gdzie się przeteleportuje. Nie wiem w sumie gdzie. A, dobra, tutaj, okej. Okay. To w sumie wezmę to dźwignię. Dobra, widzę, że jakiś tu jest dwaj goście tutaj przyszli, no to ich od razu o. Tutaj jednego o. Dobra. Dobra, no to jeszcze raz tutaj. I tu. Okej. Tutaj wezmę to dźwignię. Ale śmiesznie to wyglądało przed chwilą. Dobra. No to lecimy. No jeszcze trzeci lot. Okej. No, jakieś dwaj astronauci tu przylecieli, no to ich od razu o. Ich wezmę tam na dół. Dobra, może nie aż tak na dół, ale dobra. Naraz, a ten drugi to skąd tu przyleciał? Ale dobra. No nie, no jeszcze trzeci tu jest, się został. Ale w sumie to... Rzeczywiście, no 13 minut odcinka, a już to prawie już jestem przy końcowym etapie, tak mi się wydaje. Tylko chcę odblokować jeszcze jedną postać, więc to się sunę na dół. Nie wiem, w sumie bym mógł... Jakbym przechodził tą misję na 100%, to wtedy bym mógł tą postać wziąć, ale to mam. No to właśnie ten kapitan okrętu podwodnego odblokowałem. Co jemu rozwaliłem ten okręt podwodny w poprzednim odcinku. Dobra. Ale ile tych tu przedmiotów jest? No właśnie, ale klocków to. No może od razu to z jednego przedmiotu nie wylatuje aż 100 tysięcy klocków, bo tak to by trochę był taki cheat, czy coś w tym stylu. Dobra. Widzę, że to jeszcze jest ta ostatnia szafka. Chyba coś w tym stylu. Chyba nie wiem, czy ostatnia, czy przedostatnia. Zaraz zobaczę. Chyba jeszcze tutaj te komputery rozwalę. Ok.
Okej. Dobra. To gdzie tu jest ten złodziej? No to otwieramy szafeczkę. No i dostałam roboczne ściany na policyjnej. Dobra. To muszę tam wejść na górę i gdzieś się przeteleportuję znów. No na drugą stronę właśnie. Dobra. Tak, tylko że jeśli chodzi o tą muzykę właśnie w tyle co fajna taka muzyczka leci, to żeby mi tu praw autorskich nie było za tą muzykę, no bo wtedy trochę by była lipa. Dobra. Myślę, że nie będzie, ale nie wiem. Skoro więcej to mojego głosu usłyszycie, to chyba raczej nie będzie u mnie praw autorskich tej muzyki, to chyba raczej... No raczej chyba nie wiem w sumie. Dobra, tam widzę, że tu jest obok jakaś drabina, to zaraz tam wejdę. Tam chyba jest gdzieś na górę właśnie. Tylko wezmę pierwszą pogoniczkę i przyjdzie o część odznaki policyjnej dostałem. I wezmę to skrzynkę na prawie. Czyli właśnie ten budowlaniec postuka młotkiem i skrzyneczka naprawiona. Właśnie w ten sposób. A, bo tam jakąś krapę otworzyłem na górze. Okej, dobra. No to idziemy na górę. Ojej. No i dwóch gościu tu jest. I bum. No dobra. Co tu ciekawego jest? Tu jakieś skrzynki, jakieś beczki i takie tam. Ja przed chwilą właśnie się zblokowałem, ale dobra. Tu widzę, że jest jakaś dźwignia. Dziwne. Okej. No dobra. W sumie nie wiem o co w tym chodzi. Ale dobra. Dobra, bo tu widzę, że jest ten. And what's behind this door? Okej. Dobra, to wezmę tą skrzynkę astronautską i coś z niej wyleci. Magicznego oczywiście. Ciekawe co, pewnie automat jakiś, czy sam dynamit? Nie wiem. Dobra. No to muszę tu postawać kolorki w odpowiedniej kolejności. Nie w ten sposób. Okej, czyli zielone, żółte, nie. A dobra, to teraz łatwe będzie. Nie. Dwa razy niebieski nacisnąć. Nie no, znów to samo, no halo. Dobra. Na spokojnie. No i co tu będzie? A, jakaś skrzynka, okej. No i tu wsadzę ten dynamicik w tobeczkę, tylko się odpłynę, żeby mi nie rozwaliło. Bo już trochę takich sytuacji było. Dobra, no to kolejna kascenka. Help you. Oh, really?
play anymore! That's quite enough, Rex. My dear professor. Oh, hang on. This silly computer. My dear Professor Kowalski, please, be reasonable. Forrest Blackwell! Forrest Blackwell?! You lied to me! You said my research would benefit society! Oh, it will. Just not this society. The society which spurned my gift. The society which made me look like a fool when I offered them paradise. Building your monstrosity in Bluebell National Park would have caused a poisonous fallout. None of the wildlife would have survived. Oh, boo-hoo! Like we don't have enough squirrels! Go on, do your worst. Professor, I would never hurt you. Dad! Oh, my Natalia! I've seen what they're planning! Don't help them! Off you go, my dear. I trust my intentions are clear. Yes, the password for the device is Forrest Blacksmell. Looks like it works. Thank you, Professor. This silly computer! Will somebody get me a new computer? What about my daughter? What about her? Oh, Natalia, what have I done? Whoa! Room service? I've got to get up to the professor. Widzę, że tu jest dużo... ojej, już spadłem. Dobra, nie wiem, czy ten odcinek już powoli kończyć. Trochę to jest śmiesznie, bo to jest 3 etapy misji. Dobra, to może pierwszy od tych gości tutaj na dół nie polecą. Skoro mają plecaki odrzutowe. No, ten to nie ma plecaka odrzutowego oczywiście. No i jeszcze tu jeden. Dobra. To zaraz ten odcinek będę powoli kończyć. Normalnie go zakończę, a nie tak nieporozumienie jak poprzednio oczywiście. Dobra, tylko zobaczę co to ciekawego jest. Czyli czy jakieś tu dużo do rozwalenia jest na pewno. Dobra. W sumie. Chwila, bo tam jest... trochę jest tego dużo. Więc w sumie... bo jeszcze tych gości tu wezmę. No dobra. Tu widzę, że jest skrzynka. No dobra, więc w sumie już nagram 25 minut prawie odcinka, więc w sumie jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z gry LEGO City Undercover. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeszcze tutaj dobra, no więc do zobaczenia w tym odcinku, bo tu jest dużo do zrobienia. Cześć!